Da Cuba agli Stati Uniti d'America. Podróż z Kuby do Stanów Zjednoczonych Ameryki miała symboliczny wymiar mostu, który dzięki Bogu jest odbudowywany. Bóg zawsze chce budować mosty. To my stawiamy mury, a mury zawsze runą. E i muri crollano, sempre. Do najważniejszych tematów zakończonej wizyty na Kubie i w Stanach Zjednoczonych papież powrócił na audiencji ogólnej. Mówił m.in. o klimacie wiary, który jej towarzyszył i o najważniejszych jej punktach. Katechezę rozpoczął od refleksji na temat etapu kubańskiego, który odbywał jako misjonarz miłosierdzia. Mogłem dzielić z narodem kubańskim nadzieję na spełnienie proroctwa świętego Jana Pawła II, aby Kuba otworzyła się na świat, a świat otworzył się na Kubę. Aby nie było więcej zamknięcia, eksploatacji, prowadzącej do ubóstwa, aby narastała wolność w godności, powiedział Franciszek. Następnie wymienił 3 etapy podróży do Stanów Zjednoczonych. W Waszyngtonie m.in. kanonizował ojca Junipera Serre, franciszkanina, ewangelizatora Kalifornii. Święty Juniper wskazuje drogę radości, iść i dzielić się z innymi miłością Chrystusa. W Nowym Jorku papież odwiedził główną siedzibę ONZ. Przemawiając do przedstawicieli narodów, wskazał na rolę tej instytucji w promowaniu rozwoju i pokoju. Ojciec Święty wspomniał też modlitwę o pokój i braterstwo pod pomnikiem na Ground Zero oraz mszę na Madison Square Garden. Punktem kulminacyjnym podróży było światowe spotkanie rodzin w Filadelfii. Papież podkreślił tam, że rodzina jest owocnym przymierzem między mężczyzną a kobietą oraz odpowiedzią na wielkie wyzwanie naszego świata – rozdrobnienie i umasowienie, dwie skrajności, które współistnieją i wzajemnie się wspierają, wspólnie umacniając konsumpcyjny model ekonomiczny.